Podczas dwudniowego szczytu zapadły ważne dla przyszłości sojuszu decyzje. Potwierdzono na nim wzmocnienie wschodniej i południowej flanki NATO. Na terenie Polski, podobnie jak w krajach bałtyckich, rozmieszczone zostaną 4 wielonarodowe bazy wojskowe. To spełnienie obietnicy, jaką Barack Obama złożył w 2014 roku podczas swojej wizyty w Warszawie na obchodach 25 lat wolności. Tegoroczna wizyta miała nieco inny polski akcent, niepokojący, jak podkreślił prezydent Stanów Zjednoczonych, mówiąc o Trybunale Konstytucyjnym. Media narodowe w swojej relacji pominęły tę dość wymowną część wystąpienia. To zwróciło uwagę największych zagranicznych dzienników. Obok planu rozmieszczenia batalionów NATO pojawiła się deklaracja współpracy NATO i Unii Europejskiej poprzez połączenie misji na Morzu Śródziemnym. Zdecydowano także o przedłużeniu misji w Afganistanie, a także wyszkoleniu wojsk w Iraku, Tunezji czy Libii w walce z tak zwanym Państwem Islamskim. O silnym zaangażowaniu sojuszu ma świadczyć też wyraźne wsparcie dla suwerenności Ukrainy. Sekretarz generalny NATO podkreślał, że aneksja Krymu nie zostanie uznana, a decyzje podjęte na szczycie to działania defensywne i adekwatne. Rosja jednoznacznie uznała szczyt za antyrosyjski.